MiG 350W Puls Synergia i MiG 500W Puls Synergia to solidne, przemysłowe półautomaty spawalnicze z funkcją Puls oraz podwójny Puls. Półautomaty mają identyczne konstrukcje, różnią się między sobą tylko maksymalnym prądem spawania, który dla pierwszego wynosi 350 A, dla drugiego 500. Półautomaty posiadają niezależny zewnętrzny podajnik drutu połączony ze źródłem prądu 5-metrowym przewodem zespolonym. Źródło zintegrowane jest z chłodnicą. Całość oparta jest na solidnym ramowym podwoziu. W każdym z prezentowanych urządzeń w zestawie znajdziemy bardzo solidny uchwyt spawalniczy chłodzony cieczą typu 501 3-metrowy, zacisk masowy oraz uchwyt elektrody również 500 amperowy. Oprócz tego w zestawie znajduje się bardzo bogaty zestaw rolek zarówno pod stal i pod aluminium. Łącznie do dyspozycji mamy 6 kompletów. Półautomat spawalniczy posiada bardzo przejrzysty panel sterowania w języku polskim. Wszystkie przyciski są bardzo duże. Bez najmniejszego problemu można obsługiwać je w rękawicy spawalniczej. Przyjrzyjmy się w takim razie panelowi sterowania i budowie urządzenia. MiG 350W i MiG 500W plus Synergia to półautomaty z pełną synergią, funkcją pojedynczego pulsu i funkcją podwójnego pulsu. Urządzenia dysponują przejrzystym panelem sterowania w języku polskim. Pod pokrętłem multifunkcyjnym znajduje się sekcja wyboru metody spawania i do wyboru mamy spawanie metodą MiG-MAG z funkcją puls bądź z funkcją podwójny puls, spawanie metodą MiG-MAG bez pulsacji bądź spawania, spawanie metodą MMA, spawanie metodą Kick-Lift oraz spawanie metodą MMA. Nazwana ta funkcja tutaj jest MMA Turbo. Ona służy do tego, żeby z większą mocą stopić elektrodę albo materiał, albo używać elektrod węglowych, chwytów do elektrożłobienia i tym podobne. Obok znajduje się sekcja wyboru dla metody MiG-MAG. Mamy do wyboru dwutak, czterotak, czterotak, ale z możliwością ustawienia prądu początkowego od startu oraz prądu końcowego, prądu wypełnienia krateru. Spawanie punktowe. Na środku znajduje się sekcja wyboru materiału oraz gazu. Do wyboru mamy w sumie 11 programów. Mamy do dyspozycji programy do stali czarnej, do stali nierdzewnej, kwasoodpornej, programy do lutospawania, do spawania aluminium, do spawania drutami rdzeniowymi, zarówno zwykłymi, jak i chromonitrowymi. Następna sekcja to sekcja wyboru średnicy drutu. We wszystkich maszynach, czyli w 350, jak i 500, mamy do wyboru średnice 0,8, 1, 1,2 i 1,6. Ponadto urządzenie posiada 100 kanałów pamięci, do których możemy wprowadzać własne ustawienia. Teraz pokażę tak w skrócie, jak ustawia się półautomat. Najpierw wybieramy metodę spawania, czyli na przykład spawanie metodą MiG-MAG z funkcją puls. Teraz wybieramy, co będę spawał. Ja wybiorę stop aluminium ALMG5. Następnie wybieram średnicę drutu. Ustawię sobie na 1,2. Urządzenie w tym momencie dobrało parametry do wybranego materiału i średnicy drutu. Nam pozostaje jedynie
doregulować urządzenie w zależności od własnych wymagań i preferencji. Co możemy regulować? Możemy regulować wysokość spojny A, grubość spawanego materiału, prąd spawania, prędkość podawania drutu, indukcyjność, ale także długość łuku, napięcie oraz prędkość spawania. Do regulacji parametrów takich jak indukcyjność bądź prędkość spawania służy pokrętło multifunkcyjne na głównym panelu sterowania. Resztę parametrów, o których mówiłem, regulujemy na podajniku zewnętrznym drutu. Tutaj mamy oznaczenia F1, F2, które odpowiadają oznaczeniom na panelu głównym F1, F2. Urządzenie posiada jeszcze dodatkowe menu, które wywołujemy poprzez naciśnięcie dwóch przycisków. Uzyskujemy wówczas możliwość regulacji kolejnych parametrów, takich jak wysokość upalania drutu, czas wypływu gazu przed spawaniem, czas wypływu gazu po spawaniu, a także również w tym menu włączamy podwójny puls. Oczywiście tych ustawień jest znacznie więcej, są one szczegółowo opisane w instrukcji obsługi. Na koniec jeszcze dwie ważne uwagi. Mechanizm podajnika posiada osłonę, która chroni go przed tyłem i brudem, co z kolei wpływa na niezakłócone i precyzyjne podawanie drutu. Chłodnica ma osobny wyłącznik, może pracować niezależnie od urządzenia. Dlatego też można sobie dokupić inny uchwyt niż ten, który jest w zestawie, uchwyt niechłodzony cieczą i pracować sobie na takim uchwycie w zależności od potrzeb.